Mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej czekali na nią aż kilkanaście lat. Chodzi o budowę nowego mostu na Jasiołce, który zastąpi starą, niebezpieczną przeprawę. Popękane filary z betonu i spróchniała nawierzchnia. Tak wyglądał stary most w Zawadce Rymanowskiej. Kierowcy nieraz złamali tu resory i uszkadzali podwozia swoich aut. Pan ile tutaj razy musiał prostować resory albo zmieniać samochód? A to się urywało kilka razy, bo ja tu już jeżdżę kilka lat. I droga dziurawa, i to nie tylko przez most, tylko i o drogę też chodzi. Most był w tak złym stanie, że kierowcy szkolnych autobusów odmawiali przejeżdżania tędy ze względów bezpieczeństwa. Problemy miała też straż pożarna i karetki. Był bardzo problem, bo nie można już było przejechać. Takie już dziury były, nawet dzieci nie wozili do szkoły. Już było bardzo kiepsko, były trudności. No ważne jest bardzo, bo jedyna droga, nie ma innej, żeby dojechać. Tylko trzeba przez most. Dlatego na budowę nowego mostu ponad 200 mieszkańców Zawadki Rymanowskiej czekało jak na zbawienie. Mała miejscowość, ale zdecydowaliśmy się na budowę tego mostu z uwagi na to, co działo się z mostem drewnianym. Most prawie 60-metrowy, konstrukcja, która z każdym rokiem by wymagała remontu. Nowy most będzie kosztował prawie 5 milionów złotych. Z budżetu państwa powiat dostał połowę tej kwoty. 300 tysięcy złotych dołożyły Lasy Państwowe, a 150 tysięcy gmina Dukla. Na pewno ułatwi nam dowóz dzieci do szkoły. Z tamtego terenu nośność ograniczała możliwości przejazdu odpowiednich autobusów. To po pierwsze. Po drugie, prowadzenie działalności gospodarczej tam osobom, wjazd samochodów o wyższej nośności. Ale też pozwoli lepiej wykorzystać turystyczne walory tej części Beskidu Niskiego. Nowy most będzie miał 60 metrów długości i nośność 40 ton. To trzecia przeprawa budowana na drogach powiatu krośnieńskiego. Nowe mosty powstają na trasie z Krosna przez Targowiska do Wróblika. Zostaną oddane w przyszłym miesiącu.